Hej, cześć, siemanko! Ja się nazywam Potter i witam was w kolejnym odcinku z Princess Peach Showtime. Jest to już bardzo długi odcinek, kolejna seria na kanale. Jak jeszcze nie widzieliście Mario Wonder, to zachęcam was do zobaczenia Mario Wonder, bo to jest bardzo fajna gra. Princess Peach Showtime jest dosyć średnią grą, no ale zaczniemy sobie od tutaj ninży, czy sztyleciarza, czy w każdym razie kogo tam będzie ona miała. Princess Peach Showtime dla mnie osobiście jest to przeciętna gra, jest to gra dla dzieciaków, ale z elementami gry dla osób takich wiekowo 13+, 15+, z tego względu, że potrafi mieć takie momenty, że się zastanawiasz, tak jak z tym kotem w ostatnim odcinku, jak widzieliście. Ja miałem delikatny problem z nim, no ale teraz damy radę. Okej, okay. Co tu chcą ode mnie? Jednocześnie zachęcam was do dania łapki w górę, zostawienia subika na kanale i skomentowania filmu, jeżeli wam się spodobał. Patrzcie linki w opisie filmu, na dole je macie. Tam są do kapselka, tam są do buycoffee.to. No i również znajdziecie linki do Facebooka, Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Okej. Tutaj? No. Okej, nie mamy ukrytego poziomu. Lecimy na... Cofnie nas. A nie, zamieniło nas w drewno. Ale powiem wam, że to nie jest głupie. Bo... Bo. Tu pewnie jakoś. Nie, dobra. Nie wiem. Ajajajajajajajajaj. Okej. Spadłem. Ale lipa. Szkoda. No. Tu musi być coś. Nie wierzę, że tutaj nic nie ma. Zaraz się cofniemy, ale... No, nie wierzę, żeby tutaj... Okej, okay, czy to jest ukryty poziom? Aha, ok. Dobra, tutaj coś zrobimy? Nie, tu nic. Tu? Tutaj to ja się tylko zmienię. Okej. Okay. Skakujemy tu. Kurde no. A, bo ja tak muszę szybko. Okej. Okay. Nie. Kurde. Dobra. Ale... Dlaczego? Okej. Aha. Dobra, ominęliśmy tutaj gwiazdkę. Raczej ich dużo tutaj nie będzie. Dobra, wychodzimy stąd. Co ja mogę tu zrobić?
Tu jest są kart. Okej. No i dobra. Aha, nie dobra. To przesunął. Nie, nie da się. No nie, kartką to ja nie chcę być. Okej, tutaj nic nie zadziała. Spoko, luz. Dobra, tylko jak tu przejść? Bo ja tutaj nie mam jakiegoś specjalnego ataku. Czekajcie. No właśnie. Trochę to minie. No nie! Właśnie. Muszę jednak tą stroną i teraz muszę wyjść tędy, go zaatakować. Teraz... Jezu, logiczne rzeczy. Fuck. Okej, mamy to. Fuck you! Dobra, tak się da. No dobra, ale tutaj się cofnęli. A dobra. Okej. Już myślałem, że się cofnąłem i problem był taki, że myślałem, że to po prostu źle idę. Posa mamy, moi drodzy. Dajcie łapkę w górę, wpadajcie na Discorda. Patrzcie film. Ale złapałem? Złapałem, liczy się. Tutaj tak jest. Kurde.
Pięknie. Kurde, nie wiem jak tutaj zbiec. Za dużo, kurde. Au! Hop, hop. Hop. No! No! Fuck! To już wszystkie gwiazdki, jakie mogłem zdobyć, bo dwie ominąłem. O, dostaniemy baterię? Co to jest? Bateria? Zbój? Ja tu nie steruję teraz. A, to ja steruję jednak. Rozwalony, ale lag. To co widzieliście przed chwilą, to był lag związany z grą. Tyle, ninja zaliczony. Thank you za wszystkie łapki w górę, moi drodzy. Mamy mało czasu jeszcze. Co to jest? 13 minut. To zrobimy sobie jeszcze jeden poziom. Zobaczymy, jak nam wyjdzie ten ostatni poziom. Mam nadzieję, że będzie w miarę sensowny ten poziom. Jak to w ogóle z czasem? Tą lampkę, co widzicie z tyłu, tą Pacmany, to możecie kupić na temu za dosłownie 50 zł, 60 z kodami rabatowymi, z kuponami to jeszcze mniej, ale tak ogólnie rzecz biorąc, dużo osób mnie się pytało, co to jest i gdzie to można kupić, bo dużo osób właśnie na TikToku nawet zagadywało, o fajna lampka, gdzie ją kupiłeś, po prostu na temu. Ładowana jest, to jest micro USB, to jest minus i krótko trzyma bateria. Teraz mam rozładowane i szczerze mówiąc nie ładuje. I ma limit czasowy świecenia, to nie tak, że sobie odpalicie i całą noc będzie wam świeciła, aż się rozładuje, tylko ma limit świecenia. Podejrzewam przez to, żeby się nie spalała, nie paliła nam bateria. Znaczy nie nagrzewała, o tak może. Jesteśmy detektywem. Detektyw jest długi. O, gazetka. Trybunał Ludu. Albo Wyborcza. W ogóle ostatnio byłem w szoku, jak ktoś się zapytał o jakąś gazetę, a ja to jeszcze tworzę? Te gazety jeszcze istnieją? Wiem, że takie gazety stricte jak... A Teletydzień, Pani Domu chyba, jeszcze istnieją i dla dzieciaków takie z pierdółkami. Ale szczerze, kto to kupuje? Co tu się zadziało? Aha, ja muszę go złapać, tak? Okej. Dobra, bierzemy życie. Zobaczmy, co tutaj jest. Detektyw jest nudny. Dla mnie detektyw jest najnudniejszą opcją. Najlepszą jest ninja. Porty, jak robisz, to jest fajne akurat. Możemy sprawdzić ten śmietnik, bo wiecie,
Tak sobie pomyślałem, że może ktoś tam być w tym śmietniku, ale wątpię. Stracimy życie pewnie. Nie, bingo. Przesuwamy i tu jest nasz złodziejaszka. O co to w ogóle chodzi? Okej. No dobra, on nam uciekł, ale my tutaj mamy, o, coś otwarte. Great. I tu coś mamy. Tu coś jest. A. Pieniążki tylko, no to dobra. To ty masz tu do mnie. Detektywy są nudne i to takie dla was pewnie, dla oglądających też takie nieciekawe. Czy ja bym tutaj... O, tu są ślady, tu jest gazetka znowu, więc on gdzieś musi być tu. To tak obstawiam i otwórzmy te drzwi, bo obstawiam, że gazetka, on zgubił gazetkę. O, może go nie być w tych drzwiach, ale sprawdzimy. Kurde, mam jeszcze jedną próbę. Zobaczmy sobie tą ostatnią. Tak. B. Przyciskamy i... A chciałem na początku te środkowe, ale mówię nie, bo szczerze mówiąc nie widzę sensu. Dobra, tego nie pominiemy. Także moi drodzy, jeżeli tutaj chcecie, to zostawiajcie jak najwięcej komentarzy. Gadajcie o tej grze i nie tylko o grze. Miło by było poczytać wasze konwersacje, jaką następną grę byście chcieli zobaczyć. Z tych, co posiadam oczywiście. Najlepiej na Switcha, bo to jest jedyna konsola, którą kocham. Serio? Kocham Switcha! Nic nie będzie, to po co ja mam tutaj pajacować? Tu w kartonie to jeszcze fajerwerki jakieś będą. A nie, pieniążki. To co ja miałbym tu? To nic nie będzie. Zobaczmy tu, ale tu nic nie będzie. Aha, i gówno będzie. Co tu? Okej, Big Ben miał coś. A, gwiazdkę. Spoko. No dobra, dalej. Clock Tower. Clock Tower. Inspirowany jest tym. Big Benem. Straż taka jak inspirowana jest, bo nie może być, bo Nintendo zazwyczaj ma cukierkowe gry dziecinne i takie
Mało kiedy ma coś wspólnego z jakimś realnym światem gry od Nintendo. Weźmy ten klucz. Potrzebujemy klucza. To nie będzie ten klucz, to będzie ten drugi klucz, ale... No, tak. A czekajcie, tu mamy piątkę, dziewiątkę, ósemkę, tu kij wie co to jest. Tu może być szóstka. Nie, też nie. No jeszcze to... Jeszcze tutaj... Aha, tu już więcej nic. Spoko, luz. To my tą dziewiątkę zobaczymy. No zobaczcie, ona jest przykrzywiona, więc ona mogła być szóstką. Miałem pomysł. No dobra, dalej. Wspaniale. Mamy klucz. Więc teraz... Wow! Wow! Do góry! Dzieciaki może miałyby z tym problem, ale osoba w moim wieku? Nie. Dobra, przejrzymy sobie górę. Nie, nie, nie. Cholero. Cholero, nie. Czemu? Mnie podkusiło na górę pojechać. Aresztujemy go! Bardzo dobrze. Jeszcze powinien, tak jak w Scooby-Doo, każdemu maskę zdejmować. Okej. Okay. Mogę z nim pogadać? Okej, okej, okej. Jeju. Szkoda, że nie mogę się cofnąć. Fajnie by było, jakby w tej grze można było się cofać. Dobra, mamy jakiś fragment czegoś. Pięknie, tutaj też jest fragment. Bierzemy również to. No. I teraz jeszcze... Tu mamy łapkę. Więc tutaj kolejna część. Dobra. Spróbujmy to. Działa! Wiem, w jaką grę mógłbym przejść na kanale. Syberia trójeczkę. To jest naprawdę super gra. No trudno go nie zauważyć tu. No, ekspert normalnie w tej grze tworzył to. Ja wiem, że czepiam się, gra dla dzieciaków i w ogóle, no ale... Bez jaj, no! Of course.
Ale pominęliśmy. Znaczy ja, wy tylko oglądacie, nie? Ale bez waszych łapek w górę, dlatego tak pomijamy. Ja tutaj się zatrzymam przez chwilę. Poczekam, żebyś ty, widzu, dał lub dała łapkę w górę. Okej. O, czyli możemy tutaj. No i git. Chodzimy dalej. O, klucz. To by się domyślał. Klucz. Tak, i tutaj będzie nasz ziomeczek, ale tutaj jeszcze przepatrzmy, co tutaj mamy. Piastka, błagam. No dobra. Myślałem, że coś dodatkowego będzie, dlatego chciałem to otworzyć. Bomba. O, kolejna gwiazdka, ale mamy mało czasu. Ale emocjonujące filmy, jakby nie mogli nagrać kawałka. Czy uda się detektywowi Peachce uratować świat i pokonać zło? Tak, moi drodzy, udało się. Detektyw Peach uratowała całe królestwo. Siedemdziesiąt monetek. Po co mi ta kasa tutaj? Co ja mam z nią robić, jak tutaj kupować nic się nie da? Oprócz jakichś strojów, które i tak ona tego nie nakłada. Co dalej? Mamy detektywa załatwionego. To co nam tutaj jeszcze na tym poziomie zostało? Jedno wejście i boss. A, detektyw wcale nie był aż taki najgorszy. No, to dalej uważam, że detektyw jest nudny, ale pierwszy detektyw był bardziej nudny. To zostało nam to coś. Tutaj. The Stolen Statue. Statue i boss. Tego poziomu. Czy ja tutaj coś kupię? Nic nie kupię, nie? Tutaj. Co to jest? Aha. Czyli tak poziomy jakby, tak? No nic. To by było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się, patrzcie linki w opisie materiału. Pamiętajcie o tym, żeby być zdrowymi ludźmi, szanować innych i takie tam. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam was na Discorda, Instagramka, TikToczka oraz na Kapselka, gdzie możecie kupić kubki i inne tego typu rzeczy. Zapraszam was również na Patronite, gdzie możecie mnie wesprzeć. Pamiętajcie, jestem na Patronite. Dzięki wam możemy te filmy robić jeszcze lepsze oraz brać albo to nowe sprzęty, albo nowe gry na kanał.
i je wam pokazywać. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, cześć!